Siemka wszystkim, jestem Kobra, a to kolejny odcinek z gry Victoria 2, a House Divided. W poprzednim odcinku podskoczyliśmy o dwa oczka, no i ogólnie było spoko. Aczkolwiek teraz mamy drobny problem, ponieważ chwilowy jest jakiś kryzys na rynku szklarskim i boję się, że zamkną fabrykę kapitaliści. Jak zamkną, to będzie problem, bo produkcja alkoholu i wina będzie mało opłacalna przez drogie ceny szkła sprowadzanego z zagranicy. Cóż, a i przy okazji kapitaliści w Wielkopolsce się opieprzają ciągle. Co my tu mamy? No, zwiększył się ten. Teraz zwiększę tu. Narodowy ten. Ósme miejsce, wiecie co to oznacza? Rok muszę wytrzymać. Muszę wytrzymać rok bycia lepszym od Hiszpanów. Co nie będzie trudne, bo zaraz złapią siestę. Już nawet ta godzina się zbliża. Tak więc powinno być spoko, powinniśmy dać radę. Następna technologia. Zastanawiam się, chyba strategia mobilności przez to, że The Army... Tak, dobra, to weźmiemy jeszcze taką. Strategia mobilności. Z kulturalnych... Zastanawiam się. Nie, do industrialnych przejdziemy. I myślę, że żelazną kolej odkryjemy. Bo to jest na razie wczesne, to są na razie wczesne koleje. O i patrzcie. Federacja Północno-Niemiecka. Prusy. Zero. W ogóle nic prawie kolei. Federacja Północno-Niemiecka już prawie cały kraj w drogach kolejowych. Jakieś tutaj reformy, jest tutaj, nie, nadal za mało ludzi się jest chętnych. Tak samo tu i tu. Ruch suwarzystek i co mi to da? Co mi to da? Ogólnie ile mam punktów supresji? Mam 100. I co one chcą wprowadzić? Universal White Voting. Dobra, na razie tego nie przemówię, bo to i tak będę chciał wkrótce wprowadzić. Jak tam ludność Polski już, no, 4 700 000. Ile tam już, no, 12% pracuje w przemyśle. Trochę słabo z tym, jak to, nawozem. No, tutaj jeszcze fabryk to jest ten, sukno, coś takiego, no, tekstylia ogólnie. Kapitaliści w Wielkopolsce, otwórzcie jakąś fabrykę. Jak na razie dobrze, że tego nie chcą zamknąć. Nie, spadłem. Szlak by to trafił. Zmniejszmy trochę im te podatki. Wiem, powinienem, bo tak mówiłem, powinienem oszczędzać hajsy, ponieważ to trochę wojna kosztuje, no ale wiadomo. Dobrze, atak artyleryjski. Oj. Armia, strategia mobilności. Znaczy strategiczna mobilizacja. Co oni mają? Aha, bo Osmani wyprzedzili tych, 123, nie wiem za co oni mają tyle punktów, pewnie Egiptowi nie. Jak nigdy. Cóż, ile mam punktów, ja mam tak o 60, 70, 70 plus 40, to jest 110 plus 116, a Imperium Osmańskie ma 124, czyli... Tak, pi razy drzwi 8 punktów. Piąta światowa gospodarka. I nie jest jednym z najpotężniejszych mocarstw. Tak mi smutno.
tak, i zwiększyła się mobilizacja, to dobrze. I cóż, Kraków będzie naszą marionetką, znaczy państwem w strefie wpływów naszych, gdy tylko uda nam się stanąć wielkim mocarstwem. O, już zaraz będzie na plusie z powrotem i nie będę się bał, że to chcą zamknąć. W ogóle rozwijaliby jakieś fabryki, na przykład cementu, które zarabia na siebie. To całkiem nieźle. W ogóle coraz lepiej jest z alkoholem. Czy może tak? Polska jest piątym światowym... Nieważne. To może szkła chociaż... Co? Nie zasłaniajcie im całego interfejsu. Znowu, no, zaczęli liberały odzyskiwać. Mobilizacja. Nieźle. O, wielkość populacji będzie szybciej rosła. No i wiadomo, kiedy są wybory, już niedługo. Szkło. Nie. A ile produkujemy w ogóle? Coraz bliżej. Teraz jest strategia mobilizacji. Już odkryliśmy. Teraz tak, o pytanie, co ja mogę odkrywać teraz? Industries i żelazną kolej żelazną. Jeszcze taką, no miałem, tak, bo to mi daje takie bonusy. Tak, i spoko są te bonusy. I zastanawiam się, czy nie wybudować gdzieś jakiejś fortecy czy coś, ale na razie nie. Polityka handlowa Polski, protekcjonizm. Czemu wszyscy są protekcjonizm? Ja daję free trade i co? Nie, liberałowie nie stracą na tym. Jak dla mnie liberałowie powinni mieć free trade. Wolny rynek. I znowu osadnicza polityka, wiadomo, full citizenship. Ale czemu straciłem? Na czym ja tak tracę? Dużo. Pewnie na prestiżu. Bo jak już mówiłem, nie mogę toczyć wojen z państwami jakimiś tam, na przykład Francja, z Algierią może toczyć wojny i nabijać sobie prestiż. Może Austria, może z Turkami, z Serbią toczyć wojny. Tak nie, co, ale jak Turcy tak szybko nabijają sobie punkty? No dobra. Sprawdźmy ranking i Polska jest... Nie. Co tak daleko w tyle? Tak nagle jakoś spadło. Aha, bo Szwedzi wyprzedzili ich... Nie, zaraz. A, bo jest prestiż. Jestem dziesiąty, no bo mnie wyprzedzają... A, Bawaria, świetnie. Nie ma to jak być wyprzedzany przez Bawarię. Jeżeli Bawaria będzie w jednym plusem tego, że Bawaria będzie w wielkich mocarstwach, bo to czasami się zdarza, jest to, że wtedy nie mogą powstać Niemcy. Tak, i znowu religijna, pluralizm, a tu nie mamy nic, tylko ateizm i moralizm. Trudno. Nie mogę nic wybudować, nie. W sumie dobrze, bo dużo hajsu odszło. O, i szkło, fajnie, już zyskujemy pieniążki za szkło. Miłość i wojna, no to niestety pacyfizm. Trzeba niestety się przeboleć, pacyfizm wybrać. Jak tam w ogóle wybory wyglądają tutaj? No, w Skiernicach konserwa rządzi. No tak ogólnie spoko. Wiem, jak to wygląda. Tak, i znowu miłość i wojna, to oczywiście pacyfizm jesteśmy zmuszeni wybrać. 62 punkty. Rosja, ale szybko Skubani poszli w ten w przemysł. I to jest problem, jeżeli Polską szybko trzeba dobić te punkty przemysłowe, czy ogólnie prestiż i tak dalej, bo to będzie problem. Nie wiem, co to jest tu? Stale for war? Czy co? Nie wiem. Antymilitarni, no na zero, bo nie mam pewności. No i liberałowie znowu wygrali. Tak, mam coraz większe poparcie, to sprawdźmy. No już coraz więcej społeczeństwa, ale to nawet jest tylko 20%. Jak będzie powiedzmy 25%, to wtedy się zdecyduje.
Tak, nie, no dobrze, już się rozwijają fabryki, więc może być dobrze teraz. Teraz może być już tylko lepiej. Ale nadal nie wiem, czemu w Wielkopolsce, gdzie mam jakieś tam surowce w postaci węgla, nic się nie rozwija. No to jest wkurzające. Tak, coraz więcej. Czy będzie 5 milionów? Jeszcze nie. Tak, i już 13% ludzi pracuje w przemyśle. Bardzo mnie się to podoba. Ta gra wydaje się niestety dość nudna. Będę musiał spróbować czymś innym pograć kiedy indziej. Jak ta seria się skończy. Ale do tego czasu jeszcze trochę. Co teraz wezmę, gdy to skończę? No, tanie żelazo, bo tutaj dużo jest. Nie, to jest niby tylko od tych. Od żelaza. Chyba. Nie jestem pewien. Dobra, pójdziemy w komarchę. W komarchę i w biznes bankowy. O, już 9 miejsce. Wracamy powoli do stawki. Bo tamci biednieją. No i koszt fabryk się zmniejszą. To jak wybierzemy tę technologię, to dobrze. Bo kapitaliści chętniej będą budować fabryki. Tak, dobrze, coraz lepiej. O, widzieliście, cement jak wskoczył ładnie. Znaczy to ogólnie tak jest, że nowe budowane fabryki dużo więcej produkują. No tak, zaczynałem z dochodem dodatnim, a później spada. No i w końcu naprawiło nam się przychód w hucie szkła, jak widać, mocno. Po prostu jakieś załamanie musiało być na światowym rynku. Widzicie? Ile produkuje normalnie. Kiedyś mówię, załamanie było pewnie, bo tako jesteśmy, no, piąta produkcja światowa. Jest się z czego chwalić. O, i wreszcie jakieś konserwy, no. Niech będą nawet te konserwy, chociaż... Organizację fabryk na razie wezmę, bo to się przyda rzeczywiście. I potem, a to długo nie będzie się odkrywało, bo to jest niższy poziom technologii. I asocjacyzm może wezmę, chociaż co mi to daje. Uzupełnienia i... ten... Doświadczenie regimentów się zwiększa, a dobra, może być. Bo tutaj przyda się może coś. Bo później co będzie? No nic. Beethovenizm dopiero, czy co to? Nie, behawioryzm. W komarsie dobrze. Ile mamy punktów? 47 plus 11, 58. 58 plus 60 to nam daje 118. 118 plus 7, 125. Co, to nie fair. Czemu nie mają aż... Bawario! Zgiń, przepadnij! Nie zgadnę, z kim walczą? Tak. O, ale teraz jestem z nimi w trakcie wojny? Nie. The fuck, ruskie mnie nie wezwały do wojny. Oszuści. Bo ja siedziałbym cicho i nic nie robił, no ale to szczegół. Zażądałbym jakiegoś Kuwejtu albo innego Iraku. A, słabo z tymi ziemniami do wzięcia. Organizacja, no i obrona się polepszyła. Armii to dobrze. I ósma pozycja, dobra. Tego potrzebowałem. Turcy tak łatwo mnie nie wybiją, bo jest za mocny jestem, że mi tak łatwo wybić. Mam 80 plus 47, jak ja to liczę? Nie, dobrze, to 127 mam. 9, no niech zgadnę. Bawaria! W strefie wpływów austriackich, dobrze, nie północno-niemieckich. Liberałowie cały czas zyskują, no cóż, powodzi się w Polsce.
Tak. O, ha, 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 ha. Już wiem, co produkuje. Kulturalne. Empiryzm. I nie ma bata, że wezmę coś innego. Prędkość odkrywania technologii zwiększona 50%. To nieważne, jak drogie by to było, ja bym to wziął. Ta ruska armia mnie przeraża. Ruskie wzięły coś w końcu na tej wojnie, czy bez tego weszły? Nie, nie widzę tutaj nic, co dyplomacja. Znowu, o, wybuchła wojna secesyjna. Tak, Konfederacja Stanów Ameryki Skonfederowane Stany Ameryki Południowej. Pierwszy raz to widzę. Jeszcze nigdy nie wiedziałem nawet, że jest takie ten państwo w tej grze. Komuna manhattańska. Rozumiecie? W Nowym Jorku. Rozumiecie to? W Nowym Jorku rządzą komuniści. Znaczy, no nie komuniści, ale wiadomo, takie ruchy robotnicze. Ogólnie to trochę bida, bo normalnie jak zawsze grałem, to było tak, że USA podbijało swoje normalne tereny, które ma i Konfederacja była większa. A teraz widzę, że Stany Zjednoczone w ogóle jakieś problemy mają. To wiem, może Konfederacja wygra. Fajnie, bo ktoś mnie wywalił, ktoś jest lepszy. Ten pewnie Rosja. No, bez kitu. Rosja jest lepsza od Austrii. Ile Austria ma? 72. Mogłabym przejść zaraz. Tylko moim ludziom, tylko moim kapitalistom musi się chcieć budować fabryki. No ludzie, no. A, dobrze, szkło. No co jest z tym szkłem? Taka produkcja dobra wszystkiego. Tylko szkło coś kuleje ostatnio. No bo zaraz powinienem móc wyprzedzić Austrię gospodarczo i to będzie dobrze. Dobrze, sprawdźmy. Już 30, dobra, zgódźmy się. Ojej, oj. Ale konserwatystów przybyło. No jesteśmy ósmą potęgą już. Znaczy jeszcze nie wiadomo, o co chodzi. Musimy nachapać się tych punktów. Trochę to zajmie, ale mam nadzieję, że będzie dobrze. I cóż, zastanawiam się, czy... Dobra, tu i tak jest, nie ma fabryk za dużo. To zmienimy na konserwatystów na razie, żeby głosowali na konserwy. Oj, na konserwatystów. Liberałów, przepraszam. O, i efektywność fabryk się zwiększyła, to dobrze. Nie wiem, co ja klikam. Partie polityczne. No i dobrze, niech będzie. Tutaj widzę, że w Galicji trochę przybywa liberałów. To dobrze, bo jak zaanektuję od Austrii już tę ziemię, to będzie spoko. Problem, no co jest... Nie, no jest stroje wpływów. Tak! Tak, socjaliści! Cholerni socjaliści. Dobra. Oto wiekopomna chwila. Polska stała się wielką potęgą. A to oznacza, że mogę rozpocząć tworzenie własnych stref wpływów. Szybko, maksymalnie w Kraków. Inwestujemy. I teraz potrzebujemy państwa jakiegoś w Azji. Chińskiego najlepiej. Widzę, że Rosja ma dużo. To są główne Chiny. Bierzemy główne Chiny. Rosjanie już tam nieźle. Nieźle tam ruskich jest. A, nie zgadnę. Zgadzamy się. Tutaj Rosja ma, powinna mieć z nami stosunki dobre. Ale jeszcze je poprawię, bo ja nie chcę stracić z nimi sojuszu. Oni są silni. I potrzebuję takiego sojusznika. Na przykład na wojnę z Austrią. Gdyby tylko Wielka Brytania nie była w sojuszu z Austriakami, to bym nawet powiedział mi teraz wojnę. To, o nie, 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 fabryko szkła, nie umieraj! Kto będzie produkował szkło, kiedy ciebie zabraknie?
Nie, ale to przez tą fabrykę szkła. Czemu ona tak bankrutuje? Rozumiem, że ceny i te sprawy, no ale bez jaj. Chyba zmniejszmy podatki. To ludność ochoczo i będzie pracować może. I zamknęli, no szkur! Kur zapiał. I konserwatyści mają duże poparcie teraz. Wszędzie, gdzie się pojawiają. A ja wypadnę zaraz z wielkich mocarstw. Czyli wiekopomna chwila niestety przeminie szybko. Jestem siłą potęgą gospodarczą. Czemu? Bo szkło dawało mi 20 punktów. Aż. Wysyłam polską ekspedycję. Póki jesteśmy wielkim mocarstwem, to zawsze da dodatkowe punkty prestiżu i utrzyma nas trochę dłużej na wodzie. No ale cholerna fabryka szkła. Gdybym mógł subsydiować te fabryki. Chcę poświęcić trochę pieniędzy ze skarbca, byle jak najkrócej trwa epidemia. Tak, zwiększyłem nam się ilość punktów, całe szczęście. Bierzemy funkcjonalizm. Tak, funkcjonalizm wezmę. Bo efektywność edukacji mi to zwiększy. Dobrze. Rosja już nie jest moim sojusznikiem, niestety. To niedobrze. Mogę zacząć się jej bać. Oficjalnie mogę to powiedzieć. Zaczynam bać się Rosji. Casus Belli na Etiopię. No ciekawie by było. To mi nic nie daje, ale nie chcę tracić prestiżu. Tak, gdybym dostał od Austrii zgodę na przemarsz. Litery. Od Rosji to bym mógł... Nie mogę odpowiadać, bo oni są w sojuszu z Osmanami, oni mają zbyt dobrych sojuszników. Bawaria ma też za dobrych, Luksemburg też. Tak, wszyscy mają świetnych sojuszników. Gdyby Rosja mi dała prawo przemarszu, nie no bo... Serbię, gdybym mógł na przykład Serbię zaatakować, bo chodzi o to, że prestiż dostanę i mogę ich włączyć w strefę wpływów. To poprawmy relacje z Austriakami i spróbujmy wyłudzić od nich pozwolenie na przemarsz. Nie. Ile tracę? 3 miesięczne. Roczny, dobra. A to mogę raz to chyba miesiąc, czy ile? Ja chcę odpowiedzieć wojnę tylko po to, żeby zyskać trochę prestiżu i na przykład włączyć ich... Dobra, muszę szybko wykorzystać swoją pozycję mocarstwa światowego. Impossible, give military, nie. Może zaraz ich uda mi się przekonać. I może ktoś otworzy z powrotem tą fabrykę szkła. Ona była rentowna, idioci. Ale oczywiście, co kapitaliści mogą wiedzieć o gospodarce? Trzeba było więcej inwestować w edukację, może by nieco więcej umieli. Stany Zjednoczone mnie wyprzedziły, ale nie wiem w czym, chyba w gospodarce. Aha, bo miały upadły, bo ten... A nie mogli poprawić relacji. Nie. Nie powiem, mi wojny są za mocne. Mam za dobrych... Nie. Mają za dobrego sojusznika. Zjednoczone Królestwo. Wielką Brytanię. Tego się nie da przejść. Tej Brytanii w sensie. Wywalili nas Austriacy. To nie będzie takie proste, jak myślałem. Ogólnie niczego nie zdążę osiągnąć. No już mnie wywalili. Bawaria jest. No ale to o tyle dobrze, że Niemcy nie powstaną. Ale co, to z Federacją przyłączę się.
po to tylko, aby pomóc im w wojnie z Austrią, żeby odzyskać Galicję. Bo jak odzyskam Galicję, to będę miał gdzieś Austriaków, będę miał... pokażę wam złoża węgla w... pokażę wam złoża węgla w Galicji. Tak. Z tym, że to już z której to jest ta druga Galicja. Ta wschodnia. Dobra, odzyskujemy powoli nasze należyte miejsce. Które niestety utraciliśmy na skutek głupoty moich kapitalistów, bo inaczej tego nie nazwać nie mogę. Tak, powoli coraz więcej liberałów jest, dobrze. Tutaj biologizmu na razie nie odkrywam, ale to mi coś da. No nie wiem, tak. Realizm weźmiemy i wracamy do industrialnych i może coś z armii wezmę w końcu, bo dawno nie brałem. W skitu przecież z industrialnych... A, nie, nie mogę. Półautomatyzacja, tak? Semi-automatization, coś takiego. To jest... Ale wezmę wysoko i nisko ciśnieniowe silniki parowe. Wezmę na pewno. No, odzyskujemy powoli te punkty, które zmarnowaliśmy przez tych głupich kapitalistów. Na szczęście taka ilość bezrobotnych przekonała ich, żeby zaczęli wymyślać coś. Tutaj trzeba zacząć ludzi tchniowych na Mazowszu wysyłać do fabryk, bo jest ich trochę za mało. Tak, no, zobaczymy, kto wygrał. Socjaliści zaczęli się pojawiać, niestety. Nie lubię dziadów. I super, zarobki znowu poszybowały w dół. Dlaczego? Jak mi powiecie, że znowu jakieś fabryki bankrutują. Do widzenia, nie będzie sekularyzmu, panie socjalisto. Serbia proponuje sojusz, niech będzie. Nie, nie produkuje najwięcej? Nie. Nic nie produkuje, szkła. To nie fair. Oszukali mnie wszyscy. Full citizenship. Czy gdybym chciał im prowadzić wojnę, bo mogę. Plusy by się przyłączyły? Nie, nikt by się nie przyłączył. To nie, dziękuję. Import, eksport i tak dalej. Protekcjonizm oczywiście maksymalny muszę wziąć. Aczkolwiek boję się, bo konserwatyści też mają maksymalny. Zdaje mi się, że konserwatyści mogą wygrać przez przypadek te wybory. I tego się bardzo boję. Pluralizm. Jak wybory się skończą, to kończę odcinek. Trudno. Bywa. Tak, tutaj byłem. Full citizenship. Tak, rośnie tutaj. Nie widać tego, bo tutaj jest dużo fabryk, do których mogłem zatrudniać. Tutaj nie ma gdzie ich zatrudniać. Przez nich. Będę to za złe do końca życia. Tak, i znowu full citizenship. I tutaj prestiż dodatkowy. Zarmi może jednak coś. Tak, weźmiemy tworzenie decyzji armii, coś takiego. Co wygrał? Nie! O matko, już po mnie z moją gospodarką. Chociaż... Tak to załatwię. Nie, ale muszę tak zrobić, bo to będzie ciężko jak. Znaczy, ojej, o, ale zarobki, nie, za dużo tracę. Podać rząd do dymisji.
Zbankrutuję przez nich. A tylko tyle, że otworzyłem fabrykę szkła. Tylko po to mi się przydali. Tak, pacyfizm. Muszą być liberałowie, a ja nie mogę. Muszą być liberałowie. Bez ich moje fabryki daleko nie uciekną. No 73%. Znaczy punkty. Pluralizm, ateizm 0. Oj, na długo mi to nie starczy. Tak, pluralizm. Chwileczkę, czy to możliwe? W stanie wojny. Jestem ich sojusznikiem, czemu mnie nie wezwali? Ale to jest pomysł. Wykorzystam tą wojnę. Zapiszę na wszelki wypadek. Tutaj zapisałem jako dwa, że na wszelki wypadek, gdyby mi coś się pieprzyło po tamtym ostatnim razie, gdy mi ten internet wyskoczył. Tak więc wypowiemy im wojnę. O zachodnią Galicję. Spróbujmy wezwać sojuszników. Tak. Taki to będzie mobilizacja, pełna mobilizacja. Tak, o, i ruszamy naszą armią. No, nie zaznaczyłem armii. Do Przemyśla. I przy okazji dokończymy wybory i będzie koniec odcinka. Pacyfizm. Pacyfizm w trakcie wojny oczywiście. A jak? Jak szaleć, to szaleć. Tak. Stany Zjednoczone Ameryki Środkowej. Niestety, przykro mi, padły. Idziemy do Lwowa. Mam nadzieję, że Austriakom nic nie odpali. Aha, już, oj. Idziemy tu, wspomóc naszą armię. Pacyfizm. Takie śmieszne, pacyfizm. Bo Prusacy mi pomogli. Zbalansowana. Spróbujemy coś zrobić. No, aczkolwiek boję się tych marszów tych armii. Bo to jest dość niebezpieczne. No, ale mam 8 miejsce teraz. Pluralizm. Chyba nadal konserwatyści wygrywają. Jak oni to robią? Dobra, tym zajmę się w następnym odcinku. Tymczasem zobaczymy się w kolejnych odcinkach, a wy życzcie mi powodzenia na tej wojnie. Tak więc do następnego odcinka. Cześć!